Kwestia zanieczyszczeń powietrza, szczególnie zanieczyszczeń powietrza miejskiego, budzi ostatnio, w ostatnich latach ogromny niepokój społeczny w Polsce i presję celem poprawienia tej jakości powietrza. I ten niepokój dotyczy przede wszystkim skutków zdrowotnych. Co nas niszczy zdrowotnie w emisji z transportu drogowego? Na pierwszym miejscu na pewno trzeba wymienić cząstki niegazowe, czyli cząstki stałe i ciekłe. Na pewno tlenki azotu, na pewno benzo apiren. Cząstki stałe i te cząstki ciekłe, a szczególnie pyły. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te konsekwencje, negatywne skutki zdrowotne takiej ekspozycji, stoją choroby układu krążenia, czyli zawały, udary, choroba niedokrwienna serca, również nadciśnienie tętnicze. Jeżeli chodzi o tlenki azotu, powodują one powstawanie wolnych rodników w organizmie i również działają silnie prozapalnie. Poza tym w pewnym łańcuchu zdarzeń wytwarzają się związki rakotwórcze w wyniku właśnie ekspozycji na tlenki azotu. Następna taka grupa, węglowodory aromatyczne, tu jest przede wszystkim benzoapiren. I tutaj jest w przypadku benzoapirenu jest istotny bardzo ten wpływ na dzieci, ze względu na to, że może dochodzić do mutacji, które po wielu latach doprowadzą do tego, że człowiek zachoruje na raka. Czyli co możemy zrobić, żeby ograniczyć tę emisję, która jest tak szkodliwa dla organizmu ludzkiego? Z pewnością znajdujemy się obecnie w takim etapie przejściowym, gdzie samochody elektryczne jeszcze szeroko nie są sprzedawane i produkowane. Natomiast takim rodzajem jest napęd hybrydowy, który pozwala przede wszystkim na to, że dochodzi do bardzo znacznej redukcji emisji spalin na obszarach miejskich, ponieważ samochód wyposażony w napęd hybrydowy przynajmniej połowę dystansu na terenach zurbanizowanych pokonuje z użyciem silnika elektrycznego. Jest to już ogromne ograniczenie tej emisji, tym bardziej, że silnik spalinowy również jest bardzo nowoczesny. Druga rzecz to jest wykorzystanie systemów hamulcowych opartych na napędzie, a nie na klockach hamulcowych. Czyli tu jest jeszcze ten drugi element bardzo znacznego ograniczenia emisji, bardzo szkodliwych związków. Co więcej, wydaje się, że te klocki hamulcowe i ten system hamulcowy i te emisje są niesłychanie ważne. I na pewno, jeżeli chodzi o nowoczesne samochody, to ta emisja powinna być teraz najbardziej ograniczana. Czyli przy napędzie hybrydowym eliminujemy od razu te dwa elementy na obszarach wyjątkowo skażonych, w obszarach miejskich.